od ranka, bez napierdolenia. Jedziemy z tym, Cloud Moc, jest! No, będzie dobra rozpierdolenia, już niedługo. Smacznej kawusi, wiadomo co, wiadomo kogo. Jeszcze co nie wierzyli. Nie ma co się w tańcu pierdolenia. Tylko wrzeszczański styl. Mordeczki, buzia na klucz. Siemanko widzowie, nie ma dzisiaj ze mną potężnego Pastmana, ale mamy zastępstwo, wasz ulubieniec Artur Przybysz. Siemaneczko, słuchajcie, nie będę p***dolić tutaj, zaczynamy zabawę, jazda. Znajdujemy się na konferencji Cloud MMA, jak możecie się domyślić. No i co, z nami Zbigniew Bartman. Siema, siema. Reprezentant Polski w siatkówkę, mistrz Europy z tego co wiem. Też. Czy masz kompleks Wilfredo Leona? Nie, nie mam w żadnym wypadku kompleksu Wilfredo. Ten temat myślę, że już tak obwałkowaliśmy, że nie ma co tego powtarzać. Do gościa nie mam żadnego problemu. I koniec tego tematu, bo nie ma sensu dalej tej piany bić, nie? A kompleks łysego z Brothers masz? Nie, nie mam. Bo ja też łysy bywam, wiesz, także... Okej, dobra. A ty masz, Artur? Nie, ale pytam się tu kolegi. A biłeś z Zagumnego, bo to Rudy i podobno zawsze się Rudego bije, nie? Ej, Zagumny był zajebisty. Nikt tak nie oszukiwał na siatce jak Zagumny. No wiesz, Rudy to zawsze cwany, nie? Co, poszło? Kamil, kurde. No dawaj. Co? Ja z nim nie gadam, bo on ma tatuaż taki, kurde. Czekaj, gdzie to masz? Gdzie to masz? Tu. KSW. KSW. Ale mam jeszcze kolegi też, ale to a, też. No dobra. A, widzisz? Co cię sprowadza na konferencję Cloud MMA? Oprócz popcornu. Oprócz popcornu? Darmowe jedzenie, picie i oczywiście uczestniczenie w takiej super... super wydarzeniu. A to prawda, że to ty opędzlowałeś cały ten stolik? Poprosimy zbliżenie? Razem, no tak, no dlatego mówię, żeby jeść dużo. Razem z Tomkiem spać w portu. Cześć Tomek, Kamil Minda nam powiedział, że to ty zjadłeś cały catering, a nie on. No właśnie, cały czas piszą nam o cateringach, że się nas zmontowali w ten catering i teraz oberwiecie za to. Widzisz, Mindziora? Nie mindujemy, nie mindujemy. Nie, z Kamilem nie będę się bił, od razu mówię. Nie? Dostałem kilka ostatnio propozycji, ale Kamil na końcu to naprawdę bałbym się ryzykować. No właśnie, Tomek, co z tą walką z Piotrem Szeligą? To jest taka jedna hiena, kurwa, ja go nienawidzę normalnie. Z Piotrem Szeligą. No... nie wiem co z tą walką, bo Piotrek chyba jest zajęty innymi rzeczami, także... jest w innej organizacji niż ja jestem, wiesz? A, no chyba, ja że jestem tak. Teraz w Cloud, a nie wiem, i to nam Piotrek. Się podoba, dziękujemy no bardzo. Dzięki, dzięki. A widzisz jakiegoś potencjalnego zawodnika, z którym mógłbyś zawalczyć? To się rozglądam. Pudzianowski, ale to nie ten Pudzianowski. Jest w czapce taki, jest jeden gość, Denis Labryga. Tak? Chciałbyś z nim walkę? Ostatnio wyzywał do walki mojego klubowego kolegę Michała Pasternaka. A Michał to jest inna kategoria wagowa. Powinien się mierzyć z kimś z wagi ciężkiej. No i ja proponuję walkę z nim. Czyli oficjalne wyzwanie do Denisa Labrygi. Tak, rzucam rękawice dla Denisa. A ja mam jeszcze propozycję jedną dla ciebie. Guliego z Sixpacka, też jest twoja kategoria wagowa. Guli. No to jest mocny ten zawodnik, Guli. Ale... chodź na chwilę, Guli, chodź do nas. Wjeżdża Guli. Polish Butterbean. Bez koszulek, nie. Dawaj, to bez koszulek. Nie, 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 bez koszulek. Za aptekę dawaj. Ja nie jestem za aptekę. Ty, masz wzrok. Jak to się mówi, game set match, tak? Po prostu, tego ci życzymy na Cloud MMA. Okay. Game set match w siatkówce. Akurat to tenisowe, ale spoko. Ale to chuj tam, no. Siema, Lizak, co jest? Co ja taki smutny jesteś, co? No nic, mordeczko, zaraz mi przejdzie. Na pewno? Nie, nie. Pasta! Nie, kurwa, szczoteczka, spierdaj. Panowie, jakbyście nam mogli objaśnić w skrócie, o co tu chodzi? No generalnie rzecz ujmując, trzeba pamiętać o tym, że historia nam mówi dobrze, że starożytny Rzym to miejsce, z którego wywodzą się gladiatorzy.
A jak gladiatorzy współcześnie, no to siłą rzeczy nawiązujemy do starożytnego Rzymu, więc zatem możecie się domyśleć, że będziemy opowiadać historię o jednym z najsłynniejszych współczesnych gladiatorów. Przynajmniej jeżeli mowa o freak fightach. Mindziorka, jak tam? Ty, no jest spoko tutaj. Ciekawe historie, gladiatorzy. Dzieje się. A naprawdę. Pokażesz lewy, prawy? Lewy, prawy jak najbardziej. Ale z unikami czy bez? No możesz pobujać. Ala Mike Tyson. No i jedziesz. Dobra, z nami Amadi Ferrari. Nie trzeba przestawać. A Amadi, co robisz dzisiaj na konferencji Klauta? Przedem cię popilnować, żeś nie dostał na pierwszej konferencji. O, dziękuję. Widzicie, jak Amadi jest opiekuńczy? Co, wpadłeś wspierać Nikitę? No tak, nie, wiesz. No kurczę, wiele tego wsparcia na tym świecie nie ma, no więc ja jestem jednym z tego wsparcia. Świeżo wysiadłem z samolotu, zdążyłem tylko podmyć jajka, delikatnie ząbki przemyłem i poprawiłem fryzurkę i jestem. Jak obstawiasz walkę Nikity? Ona trenuje coś w ogóle? Z Roszkiewiczem trenuję. Trenerem Roszkiewiczem. Dla mnie. Przepraszam. Nie. No i ma jednego trenera jeszcze od przygotowania fizycznego, więc... I od stójki, ten gość od fizycznego i od stójki, więc wszystko wygląda dobrze. Ja nie powiem ci, jak już idzie na treningach, bo ja dzisiaj wysiadłem z samolotu. No mówię, nie zdążyłem nic zrobić, więc najpierw zobaczę, jak ona trenuje na żywo i będę mógł więcej coś powiedzieć. Dobra, słuchaj stary, mam jeszcze parę pytań. Zainspirowani TikTokiem. Jesteś w Luksemburgu. W jakim kraju się znajdujesz? Jesteś w Luksemburgu. W jakim kraju jesteś? W Niemczech. W Niemczech? Gdzie? Tak! Nie, no tak powiedział, a ty co mówisz? Luksemburg jest w Niemczech, kurwa? A nie w Austrii? Nie, w takim małym kraju jakimś, kurwa. Tak! A Luksemburg nie jest... Na L się zaczyna. Litwa. Czekaj, Austria, Wiedeń, Luksemburg, kurwa. Jeb... W Luksemburgu. Znajdujesz się w Luksemburgu. W jakim państwie jesteś? Luksemburg. Kiedy Kosowo odłączyło się od Polski? Ojej, czemu takie pytania historyczne? Ty mi też ostatnio tinderowe zadawałaś. No dobra, ale Kosowo było polskie? Nie odłączono od Polski, tylko od Jugosławii. Nie, on wszystko wie, nie? A od czego odłączono? No w Jugosławii było Kosowo przecież. Ale dobra, ale w Jugosławii było. Najpierw była Jugosławia. Później ją rozpili na kilka części. A później Kosowo odłączyli od... Ale rozumiesz, dla mnie to jest była Jugosławia, bo jak ja byłem dzieciakiem, to była Jugosławia i nic więcej. Jak coś to dzisiaj się objawić, dobra? Uuuu, głośniej, Amadi, jeszcze raz do mikrofonu. Da, jeszcze raz to. Nie, bo to było dla niej. Nie mogę... Wiesz co, Amadeusz, co? Już się nie odzywaj. Nagrywaliście to, przepraszam. Idź sobie. Dobra. Stara miłość nie rdzewieje. Tak, tak. Dokładnie. Dobra, muszę żartuję. Lecieć nagrywać. Ty pewnie nagrywaj, też. Ja też. Cichy, która walka z Gali Cloud interesuje cię najbardziej? Najbardziej. I dlaczego moja? Nie, szczerze, interesuje mnie twoja, ale nie jakoś mocno, bo nie ma tam jakiegoś dymu, ale w ogóle tu mało jest dymów, więc nie wiem, co mnie najbardziej ciekawi. Chyba Najman z Fanfarą. Która walka na klaucie interesuje cię najbardziej? Wojtek Sobierajski z Piotrem Pająkiem, razem ćwiczymy, więc bardzo jestem ciekawy, jak to się potoczy, jakby Wojtek jest w sztosie totalnym. Trenujesz? Tak. Czyli no. Na skrze trenujesz? Tak, trenuję na skrze, ale z Wojtkiem to głównie na strychu, nie? Już od roku ciśniemy. A jak się czujesz w ogólnie trenując MMA? No wiesz co, polubiłem mega ten sport, szczególnie jak kiedy dochodzi do jakichś sparingów, to aż mi się chce... Lexi, będziemy mogli pogadać? Ty masz jakiś problem do mnie. Czemu? Serio, cały czas widzę, jak ty się na mnie patrzysz. Ej, bo ty się tak na mnie nie, patrzysz? Ty się na mnie patrzysz. Ja myślę, nie, no, ona mnie nie lubi, nie? Nie, ja nawet mówiłam do dziewczyny wcześniej, mówię, ej, ten Lizak ma jakiś problem do mnie, trzeba się go spytać, o co chodzi. Tak? Ty serio, cały czas patrzysz tak. Bo ty w internecie, wiesz, ty jesteś taki cool guy, blablabla, a teraz, no, nie za bardzo przepadają za mną i wydawało mi się, że ty jest 100%... Że przez to? Co, przez co? Że... Nie, że jesteś po prostu typem osoby, która, wiesz, też na Twitterze siedzi i po prostu twitterowy jesteś. Nie mam Twittera, ale dużo osób mnie namawia, żebym założył. A, okay. Bo dużo osób się tam wypowiada na mój temat, a ja nie mam jak się do tego odnieść. No to a ty masz Twittera? Mam, ale tam rzadko wchodzę. Myślisz, że mój rywal się przestraszy? On ma... No, w ogóle wy z wyglądu jesteście przeciwieństwo. Ty trochę wyglądasz, jakbyś z więzienia wyszedł. On takie, wiesz... Często to słyszę. Niebieskie włosy ma, więc... On jest taki pretty boy. No, ale too pretty. Jak dla mnie on ma wszystko tak idealnie tutaj kości. Widziałaś jego twarz? Tutaj te... Więc... A ja z więzienia. Trochę, ale takie good z więzienia. Good? Jesteście w Luksemburgu. W jakim kraju się znajdujecie? Luksemburg?
Brukseli. To było dobre. Nie, w Luksemburgu. No dobrze, w Luksemburgu, to ja było podchwytliwe. Ja no tak, tak, Lexi pierwsza powiedziała. Co prawda miałam wątpliwości, ale pierwsze co mi przyszło do głowy. Dosyć cicho, nie wiem czy mikrofon złapał, ale Lexi dobrze powiedziała. Dobra, nie, dobra. Nie będzie więcej tych quizów, okay. Bo nie będę was na minę wpierdalał, nie? No, dziękuję. A na którą walkę czekacie najbardziej z Gali? Na moją? Ja lubię walki kobiet, nie? Ja czekam na jej walkę, ja czekam na Nikitę i no i ja też na Paulinki czekam. A powiedz mi, a trenujesz dalej z Sosną? Tak, dalej. Cały czas. W Uniku, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Nie. A ty, Liza, jak tylko trzymasz mikrofon, a on wywiad tak, przeprowadza? Tak, ja już rozmawiałem z Pauliną. No. O co ci chodzi? Nagraj tego. Masz, kurwa, patrz. To jest polski Ben Hill dziennikarstwa. Dobra, to teraz ja wam coś powiem, bo Artur tak kozaczy. Arturze, powiedz, dlaczego dzisiaj wypłynęła informacja, że Michał Pasternak nie może tu być i że szukamy drugiej osoby do prowadzenia wywiadów. Od razu się zgłosiłeś i powiedziałeś, że może być na stałe za Michała Pasternaka. Tak się nie było. Nagraj to, przybliż na twarz. Kurwa. Dlaczego chciałeś wygryźć Michała Pasternaka z kanału EBEB? Znaczy, no bo Michał podpisał kontrakt taki na dłużej z tym fejmem. Doszedłem do wniosku, że... Chciałeś skorzystać z okazji i wygryźć mojego przyjaciela. No tak, chciałem być ch**kiem i po prostu tak zrobić właśnie. Ale masz jaja, że się przyznałeś. Dokładnie. No i co? Widzowie to docenią. Pasta. Jeden na jeden możemy, no to najwyżej dostanę. Luz. Życie. Moments later. Nie, no nie wierzę, widzowie. Patrzcie, kto przyszedł. Dobra pierdolę. Pastunia moja przyszła. No nie wierzę, niespodziankę mi zrobił. Ale nie chcą mnie wpuścić, wiesz? Nie, już ja ci zabiłem, już możesz wejść wszędzie. Jesteś świeżo od wejścia z wyścigiem i zagościłeś tutaj w stronę wroga. Wrzosek się wjeb... Tak, do mnie przyjechał. Nie widziałem, bo niestety nie widziałem. Bardzo dobrze, a nie wiem jak się sprawiał mój koleżka, jak było. Dobrze? No, wszyscy mówią, że okej, że fajnie. Dobra, teraz możemy od razu wyjaśnić aferę. Wiesz co powiedział minutę temu Artur Przybysz, jak mu zadałem pytanie, czemu pierwszy się przypucował, żeby cię wygryźć? Czemu? Że może nawet z tobą wyskoczyć, ale nie spodziewał się, że przyjedziesz. Nie, ale co, prawda jest taka, że wyskoczyć mogę z każdym. No jak dostanę w pierdol, to dostanę w pierdol, ale co, no. Ale zarobisz pieniądze. To jest sprawa, nie? I to jest najważniejsze. No właśnie, w tym biznesie, tak. A powiedz mi, Michał, jak już tak jesteśmy, bo ty byłeś na innej imprezie, innej federacji, jak się czujesz na takich spektaklach, jak to miało miejsce? Idź, rób teraz swoją robotę, bo robisz ją dobrze. Dzięki za pozwolenie, Artur. Będziemy pamiętać, że możemy. Wraca stary skład. Dobra, daj, bierzemy kogoś na ruszt. Siema, z nami Nikita. Siemaneczko. Nikita, ty walczysz tutaj? Tak, tak. Piątego teraz mam swoje starcie z Moniką Leskowską. Z tą, co prowadzi wywiady? Poważnie? Tak, tak, tak. Z słynną dziennikarką, a najsłynniejszą na afterach. A dlaczego najsłynniejszą na afterach? O co w tym chodzi? No ja mam u niej takie zdanie, że no... Robi, wiesz, jest stara, no nie czarujmy się. Robi z siebie 20-latka, a tak naprawdę... Próbuję oszukać wiek, ona chyba sama siebie oszukuje, każdego dnia patrząc w lustro. Trochę szacunku, kurwa. Ja mam szacunek bardzo duży, no... Tomek, usiądziesz u nas za chwilę? Przyjdziesz na nas za chwilę? Hi, Peter. How you doing, Peter? Jak się masz, Piotr? Peter Pan. Good, thanks. Okej. Okay. I co, i będziemy, my będziemy mówić po polsku, tu będziesz tłumaczył. Boż po angielsku. Nie, no ja po angielsku to nie za bardzo. It's familiar. They say that they're not too good in English, so I'm going to translate. Yeah, of course. Ja kojarzę jeszcze z czasów, kiedy walczył w KSW, nie? Z Mariuszem Pudzianowskim. Nie. He's from Poland. I know, but I know him from somewhere. Yeah, I know, he's a fighter. One FC. Yeah, I know, your face is familiar. Yeah, zna twoją twarz, mówił. Czy ci kojarzy, tylko nie wie dokładnie skąd. Ja powiem również. He also knows yours. Yeah, I was like, oh, you know, those ears and everything, yeah. Don't kick my ass. Tak, mówi, żebyś mu dupę nie kopał. I mean, peace. Peace. I'm scared of you guys. You guys are fucking tough. Tak, wyglądacie na twardzieli, jest was przerażony. O, to dziękujemy, to miło. Fucking Polish people are the worst to fight. The motherfuckers don't go down. Polacy są najtrudniejsi do walki. Jesteśmy twardymi skurwielami. Jak było na melanżu u Lewego? Grubo, trzy dni. Trzy dni? Na grubasie? Ale, na grubasie, ale myślę, że utrzymałem poziom do końca. No, co? Nie mamy wątpliwości. nie zawsze tak było, ale tym razem postarałem się. Z którym piłkarzem Barcelony przychyliłeś kielona?
Sergi Roberto. Tak? W zasadzie w każdym, bo na dzień dobry od razu postawiłem im wódkę lemon. To dobry tam balet był. Tylko po trzecim oni już powiedzieli, nie, later. A jak się bawią Hiszpanie? Dobrze, już do początku tak skryci przy stoliku siedzieli, a później ruszyli na parkiet tańce. A nauczyłeś się jakichś polskich przyśpiewek? Nie, aż tak jeszcze nie. Jeszcze nie. Będzie się działo, ich nauczę. Kłeba na początku spokojny, ale później się też odpalił. Zaczął śpiewać na scenie. No wiadomo, przy barze też próbował dotrzymać mi tempa i kroku, ale w pewnym momencie musiał odpuścić. A jest właśnie, jest jakaś osoba znana w mediach, która potrafi ci dotrzymać tempa? No oczywiście, Marcin Wasilewski, siódmy jak były piłkarz ręczny, z wielu takich, Darek Michalczewski, no to są potężni zawodnicy już. Ciekawe, czy Michał Pasternak by się sprawdził. W jakim sensie? No czy Peszkinowi byś tempa dotrzymał na afterze? Na imprezie? No. Ja nie piję alkoholu, także byłoby ciężko. To nie ta liga. Nie ta federacja, kolego. Co poradzisz? Do you have anybody on your right that you would like to fight with? Where? Right here? In the freak show? Mm-hmm. The old man. This is Jatkiem. Tomek! Because if I touch him like this with his heart, he's gonna die with a heart attack. Oh, he's telling about... Mówi o Marcinie Najmanie. A, o Najmanie? Tak, Najman umrze na zawał serca. Nie, on będzie dobry, naprawdę się oddaje. Yeah, he's gonna have a heart attack soon. Yo! Najman! Neymar! Your heart's gonna come out, but man. Wypadnie ci serducho, Neymar. I want you next. Thomas, Sara, fuck you. I want him. I want the easy money. Neymar, easy money. You know, Sara, shut the fuck up. I don't want you no more. I don't want a tough guy like Sara, man. Fucking this motherfucker. Gonna make my night go hard and shit. I ain't trying to fucking have a hard night. Living showman. No, ja mu życzę, żeby po walce z Tomkiem dostawał same łatwe walki za bardzo duże pieniądze. Michael is wishing for you that after the fight with Tomek you will get a lot of easy fights for a big money. That's what I'm talking about! Zadaj swoje klasyczne pytanie, bo pewnie nie wiesz, kim ona jest. No nie wiem. No. A z czego jesteś znana, jeśli można wiedzieć oczywiście? Kiedyś grałam w gry, a teraz świecę dupą. Mocne wejście. Czyli co, tak słabo grasz, czy masz taką fajną dupę? No jeśli już o tym rozmawiamy, to może ciągnijmy dalej ten temat. Nie, kurczę, jedno i drugie. Nie no, widzowie, Michał to jest profesjonalista. Taka stypa była, taki materiał cienki. Wpadł Michael, jest pięknie. A, czyli... Ale to właśnie to nie dzięki mnie? Nie no, też dzięki tobie. No. Gdzie się lepiej czujesz, w parterze czy w stójce? W parterze. That's what I'm talking about! A jakąś technikę z jiu-jitsu znasz? No na pewno wiele. Nie, lubię duszenie zza pleców. Czyli mataleo klasyczne. A jeszcze jakąś inną znasz? Może... O Jezu, jak to się nazywało? Z tym krzyżem takim. Krzyż śmierci. Nie. Krzyż nie, śmierci. No co ty? Nie znasz krzyża śmierci? Nie. Krucyfiks. No, krucyfiks. No. Nie, bo ja wiesz nie co... No, ja krzyża śmierci, jak nie znasz, to nie ogarniasz jiu-jitsu. Nie, ja w parterze właśnie lubię takie mocno upokarzające techniki, wiesz, bo ja jestem taka... Ja zwariuję. No więc, ale... Lubisz kogoś upokorzyć. That's what I'm talking about! Nie no, tak... Zdominować. O Boże! Upokorzyć, zdominować. Cichy wygląda, jakby miał ochotę, żeby ktoś go zdominował. No. Albo upokorzył przynajmniej. Wolałabyś go zdominować czy upokorzyć? Upokorzyć? My to wytniemy. Naprawdę? Nie, wiesz co, ja to tak... Znasz go? Nie, ja nie jestem zainteresowana. A ty masz chłopaka? Nie jestem zainteresowana żadnymi mężczyznami. A jakie filmy na naszym kanale ci się podobają najbardziej? Ja bardzo właśnie lubię te filmy z konferencji. Jest bardzo fajny montaż tego wszystkiego. I właśnie jak dzisiaj siedziałam na tym swoim panelu, to miałam... No. Czyli podoba ci się najbardziej montaż? No zabawny jest bardzo. Nie, dobra, inaczej, przepraszam, no powtarzam. Tak zmontuję, panowie prowadzący mi się najbardziej podobają. A czy kojarzysz takiego gościa jak Norman Park? Do you know Norman Park? No? Who's Norman Park? Nie, nie wiem. Fucking nobody! I know real fighters, man. Listen, I recognize him.
Because he looks like, if I ask you a couple of fights of him, he's a badass motherfucker. He's my father. Oh, yeah? Yeah. Okay, yeah. So and now I fight in Cloud MMA. Okay, well, you got a good father, good role model. So I respect motherfuckers like this. But motherfuckers like that, listen, I don't not disrespect them. But I'd love to get a fight like that, because they're easy money, you know, shit. Nie mówi generalnie rzecz biorąc, że nie ma respektu do Marcina Neimana, ale chciałby bardzo dostać taką walkę, ponieważ to będzie easy money, a was mega szanuje, w skrócie. So why they give me a tough fight on my first fight on a freak fight? Dlaczego daj mi takiego trudnego zawodnika na moją pierwszą walkę we freak fightach? Dobra, no to dziękujemy. Thank you, Jay. Thank you so much. Good luck. Thank you. Już leci? No to widzowie, podsumowanie, tak jak widzieliście, w tym odcinku było wszystko i nic. Dobra, no i co? Możecie napisać w komentarzu, jak radzili sobie nasi współprowadzący w zastępstwie za Michała. Bardzo słabo, to już jest wiadome. I dajcie znać, czy taki format wam się podoba. Jay Silva for life.